Moi drodzy, witam Was na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie możecie studiować na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska. Jesteśmy najbardziej zielonym wydziałem tej uczelni. Studia, które oferujemy, są tak różnorodne, jak różnorodne są problemy ochrony środowiska. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami, salami komputerowymi, specjalistycznym oprogramowaniem. Chodźcie, zobaczymy to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Znajdujemy się w części badawczej Laboratorium Fizyki i Chemii Gleb, gdzie pracują studenci realizujący swoje prace magisterskie. W inżynierii środowiska badanie, monitorowanie i analizowanie parametrów otaczającego nas świata stanowi kluczowy aspekt wszelkich działań. W naszym laboratorium wykorzystujemy do tego mnóstwo aparatów, jak chociażby ten stojący koło mnie, a służący do oznaczania zawartości w glebie azotu, jednego z głównych składników pokarmowych dla roślin. Zgromadzone w ten sposób informacje nasz zespół wykorzystuje w kształceniu naszych studentów, a także do opracowywania m.in. projektów rekultywacji terenów zdegradowanych. Studiuj z nami, naprawdę warto. Jeden z problemów związanych z inżynierią środowiska jest efekt cieplarniany, czyli podnoszenie się temperatury w skali całej planety. Ten globalny problem jest efektem m.in. emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Określenie przepływu dwutlenku węgla pomiędzy atmosferą a ekosystemami, czy to wodnymi, czy lądowymi, może nam pomóc w minimalizacji skutków tego procesu dla życia na Ziemi. Jednym z istotnych miejsc, gdzie następuje akumulacja dwutlenku węgla, są gleby, a w szczególności dotyczy to gleb leśnych. Poznanie możliwości akumulacji węgla, czynników, które decydują o tej wielkości, pozwoli tak kształtować biotopy leśne, aby maksymalizować ten proces. Dlatego też w naszej katedrze badamy zawartość węgla w glebie i inne właściwości, czy to fizyczne, czy to chemiczne gleb i próbujemy określić czynniki, które wpływają na tempo tego procesu. W tym pomieszczeniu znajduje się spektrofotometr AES. To skomplikowane urządzenie, którego obsługą zajmują się pracownicy techniczni. Jedną z najbardziej uniwersalnych metod służących do analizowania próbek środowiskowych jest atomowa spektrometria absorpcyjna. Pozwala ona na określenie zawartości szerokiego zakresu metali w próbkach dostarczanych do naszego laboratorium. Dzięki temu możemy określić poziom mikro- i makroelementów w środowisku oraz ich wpływ na ekosystem. Za tymi drzwiami znajduje się przeznaczone dla studentów Laboratorium Inżynierii Wodnej. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda. Znajdujemy się w Laboratorium Inżynierii Wodnej. Studenci na zajęciach mają możliwość poznania wielu procesów służących uzdatnianiu wody czy oczyszczaniu ścieków. W ramach zajęć laboratoryjnych zajmujemy się zarówno klasycznymi procesami, takimi jak filtracja pospieszna, koagulacja, czy stosowanie chloru do dezynfekcji wody, ale także procesami bardziej zaawansowanymi, takimi jak proces wymiany jonowej, procesy utleniania, czy stosowanie promieniowania UV do dezynfekcji wody. Poza tym nasz wydział jako jedyny na AGH współpracuje z basenem AGH. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania na rzeczywistym obiekcie sposobu uzdatniania wody basenowej, a później w ramach prac dyplomowych prowadzenia badań naukowych nad optymalizacją tego procesu. Studenci inżynierii i monitoringu środowiska w szerokim zakresie poznają nauki o Ziemi, od geodezji przez gleboznawstwo aż po geologię. Uczymy ich zauważać obiekty geologiczne, rozpoznawać skały, a także interpretować zjawiska. W tym laboratorium na zajęciach praktycznych studenci opisują i identyfikują skały oraz minerały. Bardzo serdecznie zapraszam na moje zajęcia i zachęcam do wyboru tego kierunku. Znajdujemy się w Laboratorium Ochrony Powietrza i Miernictwa Przemysłowego, w którym prowadzone są zajęcia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska z zakresu, który obejmuje wykonywanie podstawowych pomiarów, badań gazów odlotowych, parametrów tychże gazów, w tym też pomiarów stężeń zanieczyszczeń w gazach powstających u źródeł emisji i emitowanych do powietrza atmosferycznego. Są wykonywane również badania z zakresu oceny podstawowych parametrów
tychże gazów, które są kierowane do procesu oczyszczania i badania skuteczności oczyszczania gazów odlotowych w urządzeniach ochrony atmosfery. Wykonywane są również tutaj pomiary stężeń zanieczyszczeń w samym powietrzu w celu oceny poziomu tychże zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia właśnie w powietrzu. Jednym z podstawowych obszarów inżynierii środowiska jest gospodarka odpadami. Nasi studenci na kierunku inżynieria i monitoringu środowiska zapoznają się z podstawowymi zasadami gospodarki odpadami, hierarchią postępowania z odpadami, a także systemami zagospodarowania np. odpadów poużytkowych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady opakowaniowe. Naturalnym rozwinięciem gospodarki odpadami jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to taki system ekonomiczny, w którym staramy się utrzymać wartość materiałów i produktów w obiegu tak długo, jak to jest możliwe. Studenci na przedmiocie gospodarka o obiegu zamkniętym wykonują projekty związane z symbiozą przemysłową pomiędzy przedsiębiorstwami, czy wykonują projekt zamkniętego łańcucha wartości. Natomiast głównym narzędziem służącym do pomocy do przechodzenia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest analiza cyklu życia. W analizie cyklu życia rozpatruje się cały cykl życia produktu, począwszy od wydobycia zasobów naturalnych, przetwarzania zasobów naturalnych, następnie produkcji, dystrybucji i użytkowania danego produktu, aż po zakończenie jego życia. Studenci za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykonują modelowanie, które pokazuje, który etap z cyklu życia ma najbardziej dominujący wpływ na środowisko oraz która kategoria wpływu na środowisko jest znacząca. Zajmuję się zawodowo rozwiązaniami błękitno-zielonej infrastruktury, Nature-Based Solution, Low Impact Development. No, niezależnie od nazw są to rozwiązania, które wykorzystują zdolności naturalnych lub seminaturalnych ekosystemów do celów technicznych. Czyli zamiast oczyszczać wodę w zakładzie uzdatniania wody z jakąś zaawansowaną technologią, wykorzystujemy do tego na przykład układ taki semibagienny. Na naszych studiach w ramach moich przedmiotów nauczycie się projektować ogrody deszczowe, nauczycie się projektować niecki, rowy biofiltracyjne i inne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, które można wykorzystać no, przede wszystkim w gospodarce wodami deszczowymi do oczyszczania wód deszczowych, retencji wód deszczowych, ale też nauczycie się tworzyć miasto-gąbkę, miasto, które jest odporne na zmiany klimatu, na sytuacje ekstremalne, przede wszystkim na deszcze nawalne, wszelkiego rodzaju zjawiska ekstremalne. Na zajęciach terenowych z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska zwiedzamy instalacje, które w sposób praktyczny wykorzystują inżynierię środowiska w przemyśle. Są to m.in. składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, są to sortownie, też zwiedzamy obiekty, które zajmują się recyklingiem i odzyskiem m.in. surowców, takie jak firmy przetwarzające tworzywa sztuczne. Również zwiedzamy instalacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Proszę Państwa, inżynieria środowiska to nie tylko praca w laboratorium i wyjazdy terenowe. To także praca na komputerze, analiza danych, modelowanie matematyczne, wizualizacja i analizy statystyczne. Cześć, jeśli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć o modelowaniu jakości powietrza oraz analizie danych przy zastosowaniu narzędzi programistycznych, zapraszam do nas. Modelowanie jakości powietrza oraz analiza danych to część mojej pracy. Aby móc to dobrze robić, koniecznym jest pozyskanie niezbędnych danych. Mamy tutaj przykład stacji meteorologicznej mierzącej prędkość, kierunek wiatru oraz temperaturę, jak również sondy pomiarowe do pomiaru liczby cząstek stałych powietrza atmosferycznego. Na naszym wydziale nauczymy Was też latać, wprawdzie nie samolotem, tylko dronem, ale jednak latać. Cześć! Drony to nie tylko zdjęcia i filmy. Inżynierii i monitoringu środowiska bezzałogowcy mają bardzo szerokie zastosowanie. Od monitoringu jakości powietrza i rozkładu zanieczyszczeń, do monitorowania upraw leśnych na terenach rekultywowanych, aż po monitoring pożarów składowisk odpadów.
Na naszym kierunku dowiecie się, jak operować takimi bezzałogowcami. Pomożemy Wam również w zdobyciu licencji pilota drona. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to, że zechcieliście obejrzeć materiał, który dla Was przygotowaliśmy. Oczywiście w tym krótkim materiale nie było możliwości pokazania tego wszystkiego, co czeka na Was na studiach na kierunku inżynieria i monitoring środowiska. Nie było możliwości pokazania obozów naukowych, praktyk zawodowych w zaprzyjaźnionych firmach, wyjazdów zagranicznych, życia studenckiego. Tego wszystkiego doświadczycie, przychodząc do nas na studia, na Wydział Geodezji Górniczej Inżynierii i Środowiska AGH, studiując na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska. Czekamy tu na Was, studiujcie z nami. Do zobaczenia.